Dzień dobry. Ja bym chciał zapytać o sam proces tworzenia. W jaki sposób, w jaki sposób pracował Pan nad muzyką do Władcy Pierścieni? Czy to raczej była taka ewolucja, czyli pomysł, który ewoluował powoli, przechodził jeden do drugiego płynnie? Czy to raczej była taka rewolucja? Wow, coś nagle, coś wpadło mi do głowy, trzeba to zapisać i pod to napisać później muzykę. The trilogy has over 80 themes, and they were created sequentially. First I started with the Shire theme and the Fellowship theme, and I just kept writing from there, and I used both of those themes in Moria. It also created the theme, or really the sound of the dwarves world, and the idea of using all male voices in Moria was part of, you can find a lot of clues in Tolkien's work. Tolkien described the dwarves as mostly a male culture, so I used all male singers. In Rivendell, in Lothlorien, mostly women singers, Lothlorien particularly, because of the High Queen of Galadriel who's there. And so the work really stemmed, my work really stemmed from Tolkien's work. A lot of the clues to how to express the ideas of the different cultures were really buried in his book. And I was more than willing to spend the time to dig them out and go step by step, inch by inch, really, through the process of creating that work. Trylogia filmowa to przeszło 80 tematów. Pierwsze sekwencje, które stworzyłem, to sekwencje, które charakteryzują Shire, kraj hobbitów, i sekwencje drużyny. Używam potem ich obu połączonych w kopalniach w Morii. Tutaj bardzo ciekawa rzecz to to, że tworząc świat dźwiękowy świata krasnoludów, użyłem tylko męskich głosów. Dlaczego? W pracach Tolkiena jest bardzo dużo podpowiedzi, które mówią nam o tym, jaki ten świat jest, które nam go charakteryzują. Moria, w ogóle świat krasnoludów, to świat bardzo męski, dlatego tak było. Kiedy spojrzymy na krainy elfickie, Rivendell, Lothlorien, są one znacznie bardziej kobiece, zwłaszcza będzie to prawdziwe w odniesieniu do Lothlorien, gdzie mamy wysoką królową elfów, czy raczej królową elfów wysokich. I trzeba oczywiście bardzo dużo wiedzieć o poszczególnych krainach, po co? Po to, żeby móc różnie wyrazić w muzyce ich różniące się kultury. Robiłem to z bardzo dużą chęcią i tak właśnie krok po kroku odkopywałem, odsłaniałem poszczególne elementy. Wielu współczesnych kompozytorów tworzy za pomocą komputerów, przestawiając nutki na monitorze, samplując bardzo często. Podobno Pan całego Władcę Pierścieni napisał ołówkiem na papierze. Jeżeli to prawda, to ile było tych ołówków? I did the composition in pencil in 5-6 days, and then I do the orchestration in ink, and then it goes into the computer for recording. But always the process always starts with pencil, and I used a 0.07 mechanical pencil, and used, I think, maybe $1.25 of lead, maybe about 20 pieces of lead like this. It was the cheapest thing in the whole production. Komponuję ołówkiem, naprawdę. Napisanie fragmentu zajmuje mi 5-6 dni, potem rozpisuję to na orkiestrę. Oczywiście potem już tak rozpisane trafia do komputera i komputer jest wykorzystywany potem przy nagraniach. Ołówek, z którego korzystam, to ołówek mechaniczny, średnica grafitu 0,7 mm, a paczka grafitów, tam ich było chyba ze 20, kosztowała $1.25, a zatem był to najtańszy element w tworzeniu całości. Dużo jest tutaj mówione o ścieżce do Władcy Pierścieni. Ja chciałbym dla odmiany zapytać, czy mógłby Pan coś opowiedzieć o powstawaniu muzyki do Milczenia Owiec? The
The Silence of the Lambs was a film I worked with Jonathan Demme, directed it. And he said to me one day to consider writing through the perspective of the character Clarice Starling, which is the Jodie Foster character. And this was a very interesting thought from a director, because he could easily have said, write through the eyes, you know, to the audience, to the eyes of Lecter. And Hannibal Lecter was a much more bigger character. And so I didn't do that. And by writing through the eyes of Starling, the woman, it drew the audience through her emotions and what she was going through in the story. And I think it made the movie much, it spoke to the audience much stronger, because she was a vulnerable person, a woman in the FBI. And I was able to humanize her with the music and express her emotions and what she was feeling, which was a twist on ways of doing that in that genre movie. Jonathan Demme pierwszego dnia współpracy powiedział mi: słuchaj, spróbuj tę muzykę napisać z perspektywy pani Starling. Oczywiście mogłem pisać to patrząc niejako oczyma Lectera, ale Hannibal Lecter jest tutaj bohaterem, który zajmuje znacznie więcej naszego czasu, znacznie większej ekranu. I w ten sposób muzyka, która została stworzona do tego filmu, jest muzyką, która odpowiada jej emocjom. Traktuje przy okazji też o tym, co ona przechodzi. I dzięki temu przypuszczalnie przemawia mocniej. W ten sposób mamy narratorkę, która jest kobietą pracującą w FBI i która cały czas jest w obrębie tego zagrożenia, które w filmie występuje. Wydaje mi się, że dzięki temu udało się jakoś uczłowieczyć tę relację. Mamy tutaj do czynienia z takim bardzo ciekawym zabiegiem, ponieważ jest to pewien nieoczekiwany nie tyle zwrot akcji, co przesunięcie punktu widzenia. Howard, tak szczerze, czy...